Witam, chciałbym zaprezentować ciągnik Solis 90 Nova NX. Ciągnik ten wyposażony jest w 4-cylindrowy silnik turbo doładowany o mocy 90 koni mechanicznych. Spełnia on najnowsze normy emisji spalin. Przy prawym wodniku znajduje się zbiornik płynospryskiwaczy oraz dźwignia, która umożliwia sterowanie podnośnikiem bez konieczności wchodzenia do kabiny. Ciągnik ten wyposażony jest w 3-punktowy układ zawieszenia, 3 pary złącz hydraulicznych oraz 2 wolnego spływu. W zestawie mamy zaczep górny transportowy i dolny roboczy. Na desce rozdzielczej znajdziemy zegary, włącznik przedniego napędu, włącznik światła ostrzegawczego oraz światła awaryjne. Ta dźwignia służy do włączenia kierunkowskazów, świateł i klaksu. Skrzynia w tym ciągniku oferuje nam 12 przełożeń do tyłu, 12 do przodu. Z prawej strony mamy dźwignię od zmieniania biegów oraz drugą od zmieniania zakresów. Z lewej strony znajduje się dźwignia od zmiany kierunku jazdy.